Cześć, nazywam się Marek Bugała i witam Was pięknie w kolejnym odcinku na moim kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Dziś mamy kolejnego gościa, którym jest Marcin Kulesza. Ponad 17 lat prowadzi już różnego rodzaju zespoły w dość specyficznej branży, którą, jak sam określił, leży na pograniczu z jednej strony obróbki stali, z drugiej strony budowlanej. Od 2008 roku pełni funkcję członka zarządu w spółce CMC Poland. Prowadzi tam aktualnie ponad 250-osobowy zespół. Prywatnie zaś Marcin to pełnoletni już stażem małżonek, tata dwóch wspaniałych synów, zapalony audiofil i pożeracz wszelkiego rodzaju literatury. Sam siebie określa również jako zreformowanego pracoholika. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia wywiadu z Marcinem Kuleszą. Cześć Marcinie. Witam Cię pięknie na kanale Odkryj swój talent, czyli jak być super szefem. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi, pierwsza rzecz, która mnie nurtuje i to pytanie po prostu nie daje mi spokoju. Skąd filozof, bo filozofem jesteś z wykształcenia, tak. Skąd filozof w przemyśle ciężkim? Skąd takie przypadki się biorą? Znaczy wiesz, to jest w sumie ciekawa historia. Zaczęła się od 96 albo 7 roku, jak byłem na 4 roku filozofii. Siedziałem u takiej jednej bliskiej bardzo mi osoby u niej w domu w Sulejówku, w kuchni. Jak zwykle w kuchni się siedzi, wszystkie najlepsze pomysły zawsze są w kuchni. I wpadł mi w ręce artykuł z Rzeczpospolitej. I tam autor tego artykułu wyłuszczył taką historię, że w świecie takim technologicznym, gdzie mamy mnóstwo inżynierów, czy w ogóle jest jakieś miejsce dla humanistów? Czy humaniści jeszcze są w ogóle potrzebni komukolwiek? Mm-hmm. Zwłaszcza tacy jak filozofii, czy zastanawiają się o tym, czy drzewo istnieje. A generalnie jego kwintesencją tej całej idei było to, że tak naprawdę w coraz większej ilości firm zatrudnia się humanistów, psychologów, filozofów, dlatego że ci goście po pierwsze nie wiedzą, że czegoś nie można, w związku z czym po prostu czasami idą i coś robią, bo nie wiedzą, że się nie da zrobić. Mhm. A po drugie, bo mają bardzo szerokie spojrzenie. Ja jak przeczytałem, to mówię, hej Dorota, zobacz, to całkiem fajne, podobałoby mi się to. No i to była taka pierwsza zaszczepka. Druga zaszczepka, kiedyś przeczytałem taki tekst, który napisał Umberto Eco, o Michelu Serre. To był taki francuski powieściopisarz, filozof. I on brał udział w jakiejś konferencji związanej z budową w Egipcie tej wielkiej tamy w Asuanie. I dziennikarz się go pyta, jakie są jego wrażenia, jak w ogóle, czy jest fajnie. On mówi, że no fajnie jest strasznie. Widzi tutaj dużo specjalistów właśnie od nie wiem, betonu, od konstrukcji, od hydrotechniki. Widzi nawet paru ekologów, tylko zdumiewa go to, że nie ma ani filozofa, ani egiptologa. No na to z kolei zdumiał się ten dziennikarz. No dobrze, ale to po co filozof? Po to, żeby wykazać brak egiptologa. Więc to jest właśnie to, że czasami ja mam takie wrażenie, że brakuje tego szerszego spojrzenia i takie szersze spojrzenie bardzo daje właśnie wykształcenie humanistyczne. A potem, no to sporo przypadków. Zacząłem pracować w firmie stalowej, czyli w Staleksporcie Warszawskim w 2001 roku jako asystent wiceprezesa, gdzie zajmowałem się papierami i różnymi rzeczami. I kiedyś w swojej niemylności prezes powiedział, no panie Marcinie, a pan się zajmie zbrojarnią, a co to jest ta zbrojarnia? No to było takie miejsce zsyłki, gdzie generalnie wszystkie te stracone dusze były wysyłane, bo nikt sobie z tym nie potrafił poradzić. Tam, gdzie diabeł nie może, tam filozofa pośle. Okazało się, że to zadziałało po prostu. A rzeczywiście nie wiedziałem, że pewne rzeczy nie da się zrobić. I okazało się, że dało się zrobić i wyszło. I tak jakoś zostałem w tej branży, aż w końcu trafiłem do CMC, czyli do Huty. Tam, gdzie zajmuje się czym się zajmuje, czyli przetwórstwem stali, produkcją zbrojeń budowlanych i siatek stalowych. Super. 17 lat już w tej chwili doświadczenia w zarządzaniu. Tak. A z czego od 2009, tak? Dobrze pamiętam? 2008 jesteś członkiem zarządu CMC. CMC w Polsce, tak. W tej chwili zespół 250 osób. Wszystkich ludzi tak, ale tak naprawdę to wiadomo, że pracujemy tak naprawdę z grupą dużo węższą, taką mniejszą. Ja jestem introwertykiem, to też się dowiedziałem jakiś czas temu i wolę po prostu pracować z mniejszą grupą. Jest to bardziej efektywne. Jest taka rzymska sentencja, quod capita tot opinia, czyli ile głów, tyle opinii. W związku z czym ja uważam, że zespoły więcej niż 10 osób na zebraniach to są w zasadzie nieproduktywne, bo one mogą się przez najbliższe 5 godzin wałkować i tłuc o coś, to nie ma sensu. Powiedz mi, no, przy tym doświadczeniu takim wieloletnim z jednej strony, z drugiej strony prowadzeniu wielkich zespołów, a z trzeciej strony bardzo specyficznej branży, tak? Bo jesteś, tak jak powiedziałeś wcześniej, jesteś na pograniczu. Z jednej strony przetwórstwo stali, ale z drugiej strony branża jako budowlana. Branża budowlana, czyli to jest wasz główny klient i odbiorca produktów. Tak. Powiedz mi, patrząc na swoje doświadczenie, jakie uważasz, że są te trzy najważniejsze cechy, aby być, no jak tytułowym tym super szefem,
liderem zespołu, kimś, kto dowodzi dużą grupą? No, pierwsza sprawa, o którą bym wspomniał, to jest takie hasło wiedza. Przy czym co ja przez to rozumiem, bo to jest ileś tam oczywiście aspektów tej wiedzy. Zacznijmy od tego takiego, znowu odwołam się do cywilizacji tej antycznej, na świątyni w Delfach, to była świątynia poświęcona Apolinowi, był taki grecki termin gnotiseuton. Dla zwolenników bardziej z czasów współczesnych, po rzymsku, czyli po łacinie, będzie to nos et ipsum, czyli poznaj samego siebie. To jest pierwsza i podstawowa sprawa. Należy zgromadzić tą wiedzę o samym sobie po to, żeby poznać swoje mocne strony i umieć je wykorzystywać, ale walczyć ze słabościami. Moją słabością jako klasycznego introwertyka to jest występowanie publiczne. Ja go serdecznie nie znoszę i zawsze jest to dla mnie ogromny stres. Dlatego jak tylko mam okazję, tak jak na przykład dzisiaj, dziękuję, to przy okazji się ładuję w takie sytuacje tylko po to, żeby się sprawdzić i poćwiczyć. Mm-hmm. I takie dążenie do perfekcji. Ta cała koncepcja gnotiseuton była potem rozpropagowana przez Sokratesa, który miał taką ciekawą metodę wkurzania ludzi poprzez zadawanie im mnóstwa pytań tylko po to, żeby sami sobie udzielili właściwe odpowiedzi. Jest w tym bardzo ważna. To jest pierwszy aspekt, to jest poznanie samego siebie, poznanie swoich słabości, poznanie swoich mocnych stron i próba uzyskiwania feedbacku, jakkolwiek to nazwiesz, informacji zwrotnej od ludzi o tym, co możesz zrobić lepiej. To jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt to jest poszerzanie swojej bazy wiedzy i swój stosunek do tego, gdzie tą wiedzę można ciągnąć. I tutaj też mam taką opowieść, która to ilustruje. Kiedyś leciałem do Dallas, do siedziby firmy. To jest długi lot, bo z Frankfurtu to jest 8, tam 9 godzin. No i usiadłem sobie, poznałem jakiegoś gościa, który siedział obok, on się przedstawił, ja się przedstawiłem, zaczęliśmy rozmawiać, facet był z Norwegii. Mm-hmm. Więc ja byłem z Polski, on do mnie tak zagaił, a Polska, no to tak, macie fascynującą historię. No tak, generalnie ludzie o historii Norwegii wiedzą niewiele, ja też wiedziałem niewiele, ale złożyło się, że dosłownie parę tygodni wcześniej moja żona, Zuzieńka, która bardzo często wynajduje dla mnie książki, które myśli, że będą mi się podobały, jak na razie to jest po prostu bezbłędna, wynalazła mi książkę Elżbiety Herezińskiej, całą to jest tetralogia, Północna droga, o historii Norwegii. W związku z czym miałem pierwszy punkt zaczepienia, że zaczęliśmy rozmawiać na przykład o metodach króla Olafa Trygvassona wprowadzania chrześcijaństwa w Norwegii. Facet zrobił oczy w 5 zł, no skąd facet w Polsce zna się na historii Norwegii. Potem przeszliśmy na muzykę i tu znowu, ponieważ ja jestem zdeklarowanym audiofilem też dzięki mojej żony, nie dość, że mam norweski wzmacniacz, bo słucham na elektrokompaniecie, to jednym z moich ulubionych autorów jest Nils Petter Molvær, czyli Norweg, a wokalistką Kari Bremnes, czyli też Norweżka. To był oczywiście przypadek, ale facet znowu oczy w 5 zł, skąd ja znam w ogóle Kari Bremnes? Ona w Polsce jest mało znana, a bardzo ciekawa wokalistka. No i tak się zaczęło. Zaczęło się potem od tego, że ja mu opowiadałem trochę o Polsce, on mi trochę o Norwegii. I jakie są z tego pożytki? No po pierwsze, no, spędziłem sobie bardzo fajnie ten lot, zamiast siedzieć tam w samolocie, się ściskać i czekać 8 godzin. Przedyskutowałem dobre 4 godziny, szlifując przy okazji angielski. To się zawsze przydaje. A po drugie, wydaje mi się, że trochę zmieniłem jego podejście do Polaków i to, że sobie potem przyjechał do Polski, pozwiedzał, był zachwycony, fajnie. A trzecie było najlepsze. Okazało się, że facet jest emerytowanym przedsiębiorcą budowlanym z Norwegii. Więc kiedy myśmy jako firma zastanawiali się nad tym, co zrobić z rynkiem skandynawskim, tam wchodzić, nie wchodzić, no to wykonałem telefon do Olego. Ty Ole, ja wiem, że jesteś na emeryturze, ale jak to tam wygląda? No i uzyskałem taki wewnętrzny insight z Norwegii od faceta, który sprzedał już ten biznes, ale dalej miał sporo kontaktów. I to wszystko było tylko dlatego, że przez przypadek przeczytałem książkę, która pozwoliła mi rozpocząć z nim w ogóle dyskusję. Więc ta wiedza, której ludzie często jej nie zauważają, ona jest naprawdę wszędzie. Czy to jest w książkach, czy to jest na wideoblogach takich jak twój, czy w filmach, można ją ciągnąć. I cechą prawdziwego lidera jest umiejętność absorpcji tej wiedzy i umiejętność jej chłonięcia, bo nigdy nie wiemy, kiedy ona nam się przyda. Następny aspekt wiedzy to jest kwestia tego, żebyśmy nie tyle docenili, ale w ogóle część szefów uważa, że oni są generalnie najlepsi i oni wiedzą wszystko. No ja, ponieważ mam filozoficzne podejście, to wiem, że wszystkiego nie wiem. I okazało się, że moi ludzie tą wiedzę mają, tej, której nie ma. Ostatnio, to 2 tygodnie temu, zacząłem rozmawiać z jednym z moich szefów produkcji na temat całek. Ja nigdy nie rozumiałem całek. Dla mnie to jest jakaś tam terra incognita, więc a on mówi, słuchaj, wiesz co, jak ja pisałem pracę magisterską, to była praca magisterska pod tytułem analiza brzegowych, coś tam, nagrzewania, jakieś straszne rzeczy, ale powiedział, że ja tam mniej więcej pokazuję, do czego są całki. No mówię, daj mi tą swoją pracę, przeczytam. No i zacząłem ją czytać, jeszcze niewiele z tego rozumiem, ale już się dowiedziałem, na przykład, że temperatura jest polem skalarnym, a pole magnetyczne jest polem wektorowym, bo ma kierunek siły, więc już zacząłem gromadzić następną wiedzę kompletnie przypadkowo.
I w ramach bonusu stwierdziłem, dobra, Sebastian, jak ja czytam twoją pracę magisterską, to ty przeczytasz moją z filozofii. Będziemy się tą wiedzą wymieniać. I to też jest taki fajny patent, że dobry lider nie tylko szuka wiedzy dla siebie, ale dzieli się tą wiedzą z innymi i co więcej przyjmuje tą wiedzę też od innych. Nie sztuką jest doceniać tą wiedzę, ale czasami trzeba ją po prostu zauważyć, że ta wiedza jest dostępna. I tej wiedzy jest bardzo dużo w naszych zespołach, tylko że ona w wielu wypadkach jest kompletnie niewykorzystywana. Trzeci aspekt wiedzy, który chciałem poruszyć, to jest coś, co jest chyba dzisiaj najbardziej szczególnie istotne. To jest, w latach 50., 60. firmy budowały swoją przewagę konkurencyjną poprzez to, że miały szybszy dostęp do wiedzy. Mm-hmm. Dzisiaj my tej wiedzy, informacji mamy wręcz za dużo, więc sztuką jest tak naprawdę analiza danych i wyciąganie z tej wiedzy tego, co jest istotne, co jest potrzebne w realizowanych przez nas procesach. Mm-hmm. To jest trudna sztuka, bo to już nie chodzi o proste gromadzenie informacji, ale o to, żeby ją jak najlepiej potrafić ubrać w jakiś konkretny proces i wykorzystać ją w podejmowaniu decyzji, w tym, co, mm-hmm. co robimy. Więc wiedza dzisiaj staje się często szumem informacyjnym, którego pozbyć się jest bardzo ciężko. I to jest ten trzeci aspekt, który lider, który chce zarządzać wiedzą i budować tą wiedzę, musi opanować analizę. Super. Czyli tak podsumowując ten pierwszy etap, mamy trzy obszary, tak? Wiedza własna, czyli samoedukacja, to żeby cały czas iść do przodu, uczyć się. Drugim obszarem tej wiedzy to jest pozyskiwanie wiedzy też od swoich ludzi, dzielenie się tą wiedzą ze swoimi zespołami, tymi niezbadanymi czasami i fantastycznymi obszarami, czyli wiedzą naszych pracowników. Tak. I trzeci element to jest to, żeby umieć odpowiednio odsiać ziarno od plew, tak? Czyli w tym natłoku 300 maili dziennie czasami, żeby umieć szybko podejmować decyzję, co jest dla mnie ważną informacją, co jest informacją zbędną i na tej podstawie też budować szybkie decyzje. Tak, tak, to jest dosyć kluczowa sprawa. Super, opowiedzieliśmy sobie o pierwszym elemencie, którym jest wiedza. Jaki jest drugi taki znaczący element, jeśli chodzi o bycie super szefem, twoim zdaniem? Druga sprawa to jest taka sprawa, która może być lekko kontrowersyjna. Ja chciałem powiedzieć o strachu. Przykład taki. W 1532 roku wychodzi książka, która robi po prostu sensację w Europie, czyli oczywiście odwołuje się do księcia Niccolo Machiavelliego. Mm-hmm. Machiavelli wyłożył tam taką teorię, że książę, czyli władca jakiegoś państwa, nazwijmy to organizacją, okay, żeby zarządzać, ma tak naprawdę dwie drogi. Pierwsza droga to jest droga miłości, druga to jest droga strachu. Droga miłości jest bardzo fajna, super, tylko ma jedną wadę. Książę, który zapewnia swoim ludziom wszystko, ludzie przyzwyczajają się do wszystkiego, rośnie eskalacja. To każde państwo zbankrutuje, usiłując budować się na takim podejściu. W związku z czym on rekomendował korzystanie ze strachu. Strach jest takim bardzo mocno atawistycznym instynktem, który jest bardzo głęboko ponad progiem człowieczeństwa i włącza się automatycznie. Więc ja nie będę zachęcał Was, przyszłych liderów, do zarządzania strachem, bo w firmie to nie wyjdzie. To działało być może w renesansie w państwach mm-hmm. włoskich, natomiast w firmie nie zadziała. Natomiast nie możemy lekceważyć tego, że nasi pracownicy mają swoje własne obawy. Oni mają, tak jak i my, boimy się jedna z podstawowych rzeczy, to jest strach o to, okej, dobrze, to czy ja jestem jeszcze w firmie potrzebny? Czy firma przetrwa? Co będzie z nami, mm-hmm. kiedy przyjdzie kryzys? I jedną z ról bardzo ważnych lidera to jest po pierwsze, zdać sobie sprawę z tego, że ten strach działa i on działa bardzo silnie, a po drugie, co możemy zrobić, żeby go mitygować, żeby obniżać ten poziom strachu. Co możemy zrobić? No, dla mnie jedną z wyjść to jest właśnie sprawna komunikacja z zespołami i mówienie bardzo szczerze o tym, co się dzieje w firmie. Czyli jeśli pojawiają się chmurki na horyzoncie, to mówimy, słuchajcie, jako zarząd zamierzamy zrobić to, czy będą jakieś redukcje, czy tych redukcji nie będzie, czy będziemy ograniczali sprzedaż, czy będziemy ograniczali produkcję, jakie jest nasze podejście, mm-hmm. jakie są nasze bieżące mm-hmm. wyniki. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jesteśmy spółką giełdową, w związku z czym na przykład publikacja pewnych rzeczy to jest dopiero po pewnym czasie. Nie możemy się wszystkim dzielić, ale tym, co możemy, staramy się jednak z naszymi pracownikami dzielić, tylko po to, żeby oni... Niewiedza buduje nieprawdopodobne domysły. I te domysły najczęściej są podsycane niestety tym strachem. I ten strach mm-hmm. będzie działał nie tyle motywująco, on działał motywująco, jak trzeba było uciekać przed tygrysem szablastozębem, ale ludzie, kiedy opanowali strach, to ruszyli mózgiem i wytłukli wszystkie tygrysy. Więc ja proponuję, żebyśmy w firmie pogonili wszystkim tygrysom kota i je wytłukli używając i wiedzy, to jest jedna rzecz, i próbowali ten strach mitygować. Drugi aspekt strachu. Ja nie lubię wystąpień publicznych. Są też ludzie, którzy na przykład robimy jakąś burzę mózgów, brainstorming, ludzie
boją się powiedzieć, bo oni się boją tego, że ktoś ich skrytykuje, że usłyszą jakieś niemiłe słowa, w związku z czym, a to może ja się nie będę się wychylał. Standardowa pozycja. To rolą lidera jest zbudowanie takiej atmosfery, żeby ludzie w zespole nie obawiali się wyskakiwać z dobrymi pomysłami. Żeby nie brali do siebie tego, co na tych spotkaniach czasami jest. Bo inaczej to albo, ja naprawdę nie wiem, ile pomysłów dobrych nigdy się nie pokazało, albo co gorsza, taki pracownik sfrustrowany tym, że nie może się pokazać tym swoim pomysłem, dobra, to dziękuję, zabieram swoje zabawki, idę do konkurencji, ten pomysł wypala w konkurencji. To no, tak, nie często, jest to dobry pomysł. Często i widzimy takie. W związku z czym budowanie takiej atmosfery, w której spokojnie ludzie nie obawiają się tego, żeby pokazać te swoje pomysły i opowiedzieć o nich, to jest bardzo ważna sprawa. Odnośnie tego, co powiedziałem przed chwilą, ja dostrzegam to w swojej codziennej pracy. Zgłasza się ktoś z jakimś pomysłem, u mnie natychmiast włącza się taki tryb szukania dziury w całym. Czyli im bardziej mi się jakiś pomysł będzie podobał, tym natychmiast zaraz szukam słabych jego punktów i mówię, że to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. To może zostać odebrane przez ludzi jako totalna krytyka, a to nie jest krytyka. Ja po prostu buduję case, który potem będę musiał przedstawić na przykład zarządowi amerykańskiemu, zwłaszcza jeśli chodzi o jakąś konkretniejszą inwestycję. Więc staram się budować ten pomysł, żeby on miał jakieś ramy i jakiś sens. Co część osób, zwłaszcza dzisiaj mam taki komfort, że pracuję w miarę ze stałym zespołem. Oni już wiedzą, że to, że ja coś tam krytykuję, to nie oznacza, że ja to krytykuję, tylko po prostu szukam dziury w całym i oni o tym wiedzą. Ale nie zawsze pracujemy z tymi samymi ludźmi. Jasne. Pojawiają się nowe osoby i one taką krytykę odbiorą jako, po pierwsze, pomysł się totalnie nie podoba, jest do kitu, a po drugie, jeszcze część osób weźmie to do siebie jako taki frontalny atak ad personam, czego się tak naprawdę nie robi. Więc trzeba mieć tą świadomość o tym, jak ten strach się może pojawić, jak on może paraliżować. Następny aspekt strachu to jest... My żyjemy dzisiaj w takim kulcie zwycięstwa, tak? Wszyscy muszą zbudować sobie mentalność tego zwycięzcy, że muszą odnosić sukces, mają oparcie na sukces, ale zdajmy sobie sprawę z tego, że jeśli budujemy taką atmosferę w zespole, to nieprawdopodobnie wysoko podnosimy strach przed porażką. A porażka jest czymś, po pierwsze, nieuniknionym. To jest funkcja wykładnicza ilości projektów, które robimy. Tak. Im więcej rzeczy próbujemy, testujemy, to nawet żebyśmy bardzo dobrze odrobili pracę domową, przygotowali się na wszystkie możliwe ewentualności, wydarzy się jakiś czarny łabądź, nieoczekiwany kryzys, chociażby 2008 rok, tak, to się zdarzyło. I nagle wszystkie plany pójdą w łeb, mimo tego, że przygotowaliśmy, nie wiem, jakieś tam ścieżki krytyczne, mitygacje i tak dalej, po prostu się coś nie uda. Więc kwestią kluczową dla lidera jest to, co on z tą porażką zrobi. Po pierwsze, z porażki możemy się tylko nauczyć. Ja wiem, że lepiej czerpać jest tą wiedzę od innych i uczyć się na czyichś innych porażkach, ale dobrze by było, żebyśmy potrafili tą porażkę jakoś przeżyć. Dobrze by było, żebyśmy nie wyskoczyli natychmiast z budową szafotu i tam pierwszego z brzegu chłopa tam, który uznamy go za winnego, zetniemy, problem rozwiązany. Nie, to nie jest rozwiązanie. Rozwiązaniem jest tak naprawdę to, żeby się razem zastanowić nad tym, jaka była przyczyna porażki, gdzie popełniliśmy błąd i żebyśmy tego błędu więcej nie popełnili. I to jest właśnie to by w zasadzie wyczerpywało tą część dotyczącą strachu. Podsumowując ten cały fragment dotyczący strachu. Po pierwsze to jest to, aby ludzie naturalnie, którzy się boją, mieli dobrą i otwartą komunikację od menedżerów na temat ewentualnych zmian, przyszłości pracy, tak, tego co się dzieje. I dzięki temu jesteśmy w stanie ten strach ograniczyć, a przede wszystkim te wszędobylskie i niechciane plotki. Tak jest. Jeżeli się dobrze komunikujemy. Z drugiej strony mówiłeś o tym strachu, który tak naprawdę paraliżuje niektórych przed wypowiadaniem własnego zdania, żeby pozwalać ludziom wypowiedzieć się i żeby unikać wtedy sytuacji takiej, że wychodzimy ze spotkania, na którym została podjęta decyzja, z którą personalnie nie zgadza się później żaden z jakby osób, które były na spotkaniu, bo bały się powiedzieć. Tak. I trzeci element to jest to, żeby nie bać się porażek. Porażka jest naturalnym elementem każdego pracownika i każdego menedżera też, jeżeli mówimy o zarządzaniu, żeby nie bać się tego, że od czasu do czasu coś nam się nie uda. Oczywiście. Co jest trzecim elementem, bo powiedziałeś o wiedzy, drugim o tym, co i jak rządzi nami strach i jak temu przeciwdziałać. Co jest twoim zdaniem trzecim elementem? Trzeci jest bardzo blisko powiązany ze strachem. To jest kwestia wsparcia. Tego, w jaki sposób, tu znowu będziemy mówili o dwóch aspektach. Po pierwsze, jak my otrzymujemy wsparcie, żeby zapewnić sobie to wsparcie i jak to wsparcie dystrybuować i zapewniać swoim pracownikom. I tu znowu opowiem Ci historię. Jakiś czas temu brałem udział w takim szkoleniu, miałem styczność z dosyć mądrym facetem, to jest amerykański doktor psychologii, Paul Damiano, on pracował w takim Center for Creative Leadership
i zajmował się psychologią biznesu, psychologią liderów. Zrobiliśmy nam jakieś serię testów, on mówi, no, patrzę na te moje wyniki i tak, Marcin, wszystko fajnie, niezły z ciebie gość i tak koło 40 wybieram się na twój pogrzeb. Dobra, okej, fajnie, dam proszę jakiś skromny wieniec, ale może powiedz, o co chodzi. Mówi, wiesz, no nie możesz być takim skończonym pracoholikiem. Ty masz totalnie spaprany balans pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. Fajnie, że się poświęcasz firmie, okej, ale szczerze mówiąc, jeśli masz na około 40 zejść na zawał, to firma w ciebie inwestować, krótko mówiąc, nie będzie, bo masz zbyt krótki life expectancy i inwestycja się nie zwróci. Okay. Brutalnie, ale prawdziwie. To było pierwsze takie wsparcie, którego dostałem. Drugie wsparcie, no, pochodzi od mojej nieocenionej małżonki, która jak zacząłem pracę w CMC, jej się to strasznie nie podobało, bo musiałem wyjechać z Warszawy i tak naprawdę przez pierwsze lata to mój tydzień pracy wyglądał mniej więcej tak, że o 3 rano pobudka, 4 rano w samochód, pierwsza prędkość kosmiczna na Gierkówce, mijamy misiaczki znajome, o 7 rano jestem w hucie, wracam w piątek o 22. Ona miała na tyle do tego negatywny stosunek, że kiedyś jak się spotkała z moim ówczesnym szefem, to powiedziała, że jak on kiedykolwiek podejmie tą decyzję, żeby mnie zwolnić, to ona mu natychmiast wyśle kwiaty. Podziękowaniem. Bo po pierwsze przestanę latać między Singapurem, Koluszkami a Arizoną. Po drugie przestanę tłuc miliony kilometrów i nareszcie będę trochę bardziej jej niż firmy. No, można się zastanowić, no to gdzie tu jest to wsparcie? A no wsparcie było trochę tak nie wprost, ale ona powiedziała mi też taką jedną fajną rzecz, że wiesz co, ja wiem, że ty znajdziesz inną pracę. To ona nie była pewna, bo powiedziała, ja wiem. Może ona nie będzie taka dobra, może nie będziesz zarabiał tak dobrze jak teraz, ale jak mam do wyboru albo pieniądze bez ciebie, albo ciebie bez pieniędzy, no to wolę tą drugą rzecz. Mm-hmm. Więc od razu zredukowała ten mój strach wewnętrzny przed jakąś tam porażką, przed utratą dobrej pracy, bo wiedziałem, że nie będę się musiał ukrywać, tak jak jest taki motyw w wielu filmach, czy tam w literaturze, o tym jak ktoś traci pracę, no po prostu kombinuję, żeby się rodzina nie dowiedziała, że on stracił pracę, tak. On się boi im tego powiedzieć. Ja się nie boję, bo ja jak przyjdę do żony, powiem, Zuzienka, słuchaj, straciłem pracę, to ona się po pierwsze rzuci mi na szyję nareszcie i gdzie ma wysłać te kwiaty w końcu, bo będę w domu częściej, będę bliżej niej, więc ja się już tak trochę mniej tego obawiam, dzięki czemu wydaje mi się, że mam spokojniejszą głowę, bo mam jeden strach zredukowany i nie muszę się aż tak przejmować tym aspektem podejmowania czasami trudnych decyzji. To genialnie działa. A druga sprawa, i to jest właśnie to wsparcie, to otrzymywanie wsparcia i zmiana tego balansu, bo ja przestałem się na wakacjach wymykać gdzieś tam tylko po to, żeby maile odpisywać. Przyjąłem, okej, dobra, dopóki się nie pali i nie dzwonią, to znaczy, że jest okej, dają radę, to spokojnie, spędźmy trochę czasu z rodziną. To jest bardzo ważne. To jest, nie da się być skutecznym liderem zespołu, jeśli będzie się totalnie zakręconym pracoholikiem. To nie jest dobry wzorzec, to nic dobrego nie wprowadza. Głowa w domu siedzi, albo w domu jak jesteś, to głowa w pracy siedzi, tak? Dokładnie. Druga strona to jest udzielanie tego wsparcia. I tutaj też będę się odwoływał do literatury. Ja strasznie lubię Terry'ego Pratchetta. Tam jest taka postać, jak ktoś czytał, to wie, Sam Vimes, to jest szef straży miejskiej. On był alkoholikiem, przez tam cykl książek wyrasta na lidera. I w jednym... Chyba w Łupsie jest taki tekst, że jeden z jego ludzi mówi, że słuchaj, kiedy stoisz przed bandą niezbyt higienicznych osiłków i oni mają zdecydowanie nieczyste zamiary wokół ciebie, a z tyłu jesteś po prostu przyparty do muru, to możesz być pewien, że między tobą a tym murem na pewno jest Sam Vimes. Więc ja bym chciał, żeby moi pracownicy też mieli takie poczucie i kiedyś powiedzieli, że jeśli będą przyparci do muru, no to będą mogli liczyć, że tam za nimi, między tym murem, jestem ja. Jak jeszcze oszczędzą sobie komentarz, że jakbyś tak zrzucił 50 kilo, to na pewno by się wcisnął, to będzie dodatkowy bonus. Piękne. Ale to właśnie chodzi o to udzielanie wsparcia swoim ludziom, żeby oni wiedzieli. Oni się wtedy też nie będą bali tej porażki, bo będą wiedzieli, że jesteśmy zespołem, tworzymy coś razem, ja biorę za to też odpowiedzialność, jeśli dopuszczam jakiś projekt. I nie będę się migał o tej odpowiedzialności, nie będę szukał winnych, bo tak naprawdę ja biorę odpowiedzialność za ten zespół. Ja biorę odpowiedzialność za decyzje, któreśmy podjęli, bo podjęliśmy je wspólnie, albo podjąłem je ja na podstawie jakichś tam danych uzyskanych od mojego zespołu. Więc bez tego wsparcia, które otrzymujemy i tego wsparcia, którego udzielamy, nie ma najmniejszej szansy. I to, żeby było jasne, nie ma najmniejszej szansy na zbudowanie skutecznego, efektywnego zespołu, który będzie pracował ze sobą z dużym zaufaniem, bo będzie wiedział, że nie zostanie w przypadku jakiejś wpadki zostawiony sam. I to jest chyba taka najważniejsza sprawa, żeby korzystać z wiedzy, którą mamy, z wiedzy, którą mają nasi ludzie, redukować strach i te obawy, które są naturalne i dawać i zapewniać wsparcie. I to jest właśnie rola lidera. Super. Zawsze podsumowuję odcinek, ale tym razem wyręczyłeś mnie przepięknie na sam koniec, mówiąc o tych trzech głównych cechach wiedzy,
redukcji strachu, poszukiwania wsparcia. To jeszcze dodałbym tylko jedną rzecz. Tak naprawdę ja traktuję pracę jako taką wielką przygodę. Dla mnie to jest coś, co codziennie jeszcze mnie cieszy i fascynuje. Może dlatego, że pracuję z branżą budowlaną, a to naprawdę jest codziennie coś innego. Jest taki jeszcze jeden aspekt, o którym ja często swoim ludziom mówię, weźcie dumę z tego, co robicie. Ja mam tą przyjemność, że jak pracujemy przy jakimś projekcie, czy to jest, nie wiem, autostrada, Warsaw Spire, czy to jest centrum handlowe Arkadia, jak potem sobie jeżdżę, to cytując Horacego, jak Exegi Monumentum, tak? Zbudowałem sobie pomnik trwalszy od Spiżu. Ja, to nie o to chodzi, żeby ktoś o tym wiedział, że ja tamtym brałem udział. Ja o tym wiem, to mi wystarcza. Wystarcza mi to, że czasami jak wezmę swoich synów, to potem im pokażę, zobaczcie, tata brał udział w tej inwestycji i tata ma z tego radość, że to zrobił. Więc pamiętajmy, żeby jeszcze mieć przy tej całej pracy, którą wykonujemy, znaleźć coś, co daje nam radość, co daje nam przyjemność zrobienia tych rzeczy. I wtedy wydaje mi się, że mamy szansę na to, żeby być sensownym i trochę spełnionym liderem. Ale to powiesz, pasja w pracy, czy to jest raczej to, żeby poszukiwać nie tyle pasja, a takiego... Pasja to mi się kojarzy bardziej z firmą Mela Gibsona, ale to jest, bo pasja to jest strasznie duże słowo. A czerpmy przyjemność, to wystarczy. Nie musimy używać wielkich słów, bo to chodzi tak naprawdę o to, żeby codziennie rano, jak idziemy do tej roboty, nigdy nam się nie chce, bo to jest zawsze rano, to jest zła pora, przynajmniej dla mnie jestem nocnym Markiem, to wstaję, idę do biura, zajmujemy się jakimiś rzeczami, tu się coś wydarza, tam pojawia się jakiś nowy pomysł, to co robimy w tej chwili na przykład. I mam przyjemność tego, że jestem, że spotykam się z zespołem ludzi, których znam, którzy znają mnie, ale też mam szansę spotkania na przykład naprawdę niesamowitych oryginałów, bo na budowach jest ich bardzo dużo. To są wspaniali ludzie, którzy zawsze wpłyną na to, żeby ta baza mojej wiedzy wzrosła w jakikolwiek sposób. I to jest nieprawdopodobna przygoda. Marcinie, pięknie Ci dziękuję za wspaniały wywiad. Dzięki za zaproszenie. Bardzo fajne informacje. Jestem pewien, że młodym menadżerom pomoże to odnaleźć pewne elementy w tym, jak poukładać też i swoje życie w zarządzaniu. A cóż, a dla Was wszystkich na dziś to tyle i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na wideoblogu Odkryj swój talent, czyli Jak być superszefem. Do zobaczenia. Marcin Kulesza i Marek Bugała. Pa, pa.